Dzień dobry, Piotr Karlewski, Superauto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentujemy Państwu flagowego kompakta od Forda, czyli Focusa w wersji ST-Line. W najnowszej generacji Focusa mocno przeprojektowany przód pojazdu. Dla wersji ST-Line zmieniony jest także grill oraz wiele dokładek sportowych w przednim zderzaku. Z elementów funkcjonalnych mamy przednie czujniki parkowania oraz radar. O dobrą widoczność dbają w pełni LED-owe lampy główne, a także przeciwmigielne. W prezentowanej wersji felgi aluminiowe 17 cali, a także emblematy modelu na błotnikach. Z elementów stylistycznych mamy słupki B wykończone w kolorze fortepianowej czerni, a także ciemne tylne szyby. Z elementów praktycznych mamy gumowe odbojniki wysuwane po otwarciu drzwi. Sylwetka nowego Focusa wyróżnia się spośród innych kompaktów swoimi dynamicznymi liniami. Z tyłu, podobnie jak z przodu, jest wiele ostrych linii. Mamy duży spoiler, ciemną tylną szybę, a także nowe lampy. Na centralnym miejscu bagażnika również oznaczenie modelowe, mamy kamerę cofania z czujnikami parkowania oraz dla wersji ST-Line przeprojektowany dół zderzaka oraz podwójna końcówka układu wydechowego. Sprawdźmy jeszcze bagażnik. Jego pojemność to 375 litrów. Zwróćmy uwagę na miękkie wykończenie boczków oraz podłogi bagażnika. Z elementów funkcjonalnych mamy haczyki na zakupy po obu stronach, a także lampkę. Dla mocowania cięższych ładunków są również haki na dolnej części bagażnika. Pod podwójną podłogą zamocowane jest koło zapasowe. Zapraszam do wnętrza. W naszym Focusie zamontowany jest silnik benzynowy 1.5 EcoBoost 3-cylindrowy o mocy 150 koni mechanicznych, połączony z przekładnią manualną 6-stopniową. W wersji ST-Line sportowa trójramienna kierownica wykończona skórą oraz czerwoną nicią. Jest multifunkcyjna, posiada sterowanie komputerem pokładowym oraz tempomatem i multimediami. Przed oczami kierowcy zamontowane są czytelne analogowe zegary, pomiędzy nimi umiejscowiony jest ekran wyświetlający wszystkie informacje z komputera pokładowego, danych podróży, asystentów oraz multimediów. W centralnym miejscu deski rozdzielczej zamontowana jest stacja multimedialna obsługująca Apple CarPlay oraz Android Auto, z tego poziomu także sterowanie ustawieniami pojazdu, z poziomu ekranu także sterowanie ustawieniami audio, telefonu oraz nawigacją. Poniżej zamontowany jest panel do obsługi klimatyzacji dwustrefowej z wieloma ustawieniami nawiewów, a także ogrzewaną przednią szybą, fotelami oraz kierownicą. W konsoli centralnej jest spora półka na smartfon oraz gniazdko USB i 12V. Dalej w konsoli centralnej mamy kilka przycisków od sterowania trybami jazd, wyłączania kontroli trakcji, a także system automatycznego parkowania. Bardzo ważnym elementem w Focusie ST-Line jest sportowo wykończony lewarek od zmiany biegów. Dalej w konsoli centralnej zamykane dwa uchwyty na napoje, mała półeczka oraz podłokietnik skrywający schowek. Deska rozdzielcza wykończona jest miękkim materiałem, posiada również ciekawy dekor dla wersji ST-Line. Dalej pod kątem schowków mamy miękko wykończone kieszenie w drzwiach, a także zamykany schowek przed pasażerem. W wersji ST-Line nie brakuje sportowych akcentów takich jak fotele wykończone czerwoną nicią z dobrym trzymaniem bocznym, a także czarna podsufitka. Zapraszam na tylną kanapę. Na tylnej kanapie dzięki wycięciom w przednich fotelach jest wystarczająco miejsca na stopy, na kolana oraz nad głową przy moim wzroście 1,85 m. W konsoli centralnej jest także gniazdko 12V do ładowania Waszych multimediów. Z elementów funkcjonalnych mamy miękko wykończone kieszenie w drzwiach oraz siateczki w przednich fotelach. Tylna kanapa, podobnie jak przednie fotele, jest ciekawie wykończona. Posiada również izofiksy do mocowania fotelików w Waszych pociech. Nowy Ford Focus to idealny przedstawiciel segmentu C, natomiast prezentowana wersja ST-Line to przedsmak dla topowej wersji ST. Superauto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie superauto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!